Pierwszą szansę na kwalifikacje będę miała na Mistrzostwach Europy, które będą pod koniec kwietnia. No a ostatnia szansa będzie na regatach Ostatniej Nadziei w Lucernie. Na każdych zawodach nie można lekceważyć żadnego przeciwnika, ponieważ każdy chce mieć szczytową formę, szczególnie jeśli chodzi o kwalifikacje olimpijskie. Myślę, że każdy tu będzie dużym rywalem. Na sezon 24 tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co Zuzanna będzie startowała, jednak przygotowujemy się tak jak do normalnego sezonu wioślarskiego, robimy co możemy, żeby być w jak najwyższej formie. Obecnie wyklarowała się, można powiedzieć, jakaś dwójka wagi lekkiej, która prawdopodobnie będzie startowała w składzie niezmienionym zeszłego roku na kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, ale ten skład nie jest jeszcze do końca zamknięty. Wiadomo, w sporcie wszystko się może zdarzyć, dlatego przygotowujemy się jak najlepiej. Poza tym możemy walczyć jeszcze o kwalifikację olimpijską na jedynce, a jeżeli nawet to by się nie udało, oczywiście trzeba bardzo w to wierzyć, no to są jeszcze zawody akademickie, Mistrzostwa Świata akademickie, są Mistrzostwa Świata w wioślarstwie w konkurencjach nieolimpijskich, są Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, także na pewno w sezonie nie będziemy się nudzić, jest do czego się przygotowywać, a mamy te 2-3-4 miesiące, żeby zrobić po prostu jak najlepszą formę i zaprezentować się trenerowi reprezentacji z takiej strony, że być może to jeszcze Zuzanna będzie brała udział w kwalifikacjach do igrzysk. Ale ja się nie martwię o Zuzannę. Zuzanna, oprócz tego, że ma świetne ciało, przygotowane, już 10 lat uprawia wioślarstwo, to jest dziewczyna bardzo mocna psychicznie. Przecież ona uprawia tę dyscyplinę i jednocześnie studiuje nie byle jakim wydziale Politechniki. Do tego też potrzeba dużo pracy, dużo nerwów, dużo zdrowia. I ja wierzę, że akurat Zuzanna bardzo dobrze sobie poradzi psychicznie z tą taką niepewną sytuacją, taką jeszcze nie wiadomo, igrzyska już za 7 miesięcy, a Zuzanna jeszcze nie jest pewna, nie wie, czy będzie siedziała w olimpijskiej dwójce, czy pozostanie jej nieolimpijska konkurencja jedynka wagi lekkiej. No, ja myślę, że to też dodaje smaczku całemu wydarzeniu sportowemu, bo pewnie, że my byśmy chcieli być pewni, że będziemy mieli zawodniczkę, która będzie na igrzyskach olimpijskich, ale zobaczymy, nie wyprzedzajmy. Niech ona spokojnie pracuje w zdrowiu i tak jak do tej pory, z wielką, ogromną motywacją. Wygraliśmy jako Pegas grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i możemy starać się o łódkę. To znaczy na połowę łódki Województwo Dolnośląskie marszałek jest w stanie nam tutaj dać, ale drugą połowę musimy zakupić sami. Stąd założona chyba 3 tygodnie temu zrzutka na łódkę, na dwójkę. Dlaczego na dwójkę? Bo mamy czwórkę, mamy jedynki, no brakuje tego dobrego debla. Każdy wie, że lepiej jeździć Mercedesem niż wysłużoną syrenką. Nie trzeba tego mówić. A nowe łódki naprawdę kosztują tyle, co dobre samochody. Nie jesteśmy jako stowarzyszenie non-profit pozwolić sobie na to, żeby znaleźć nagle 25 tysięcy. I już nam się udało zebrać 1/4? Jeżeli środowisko naszych znajomych, przyjaciół i takich dobrodziejów pomogłoby nam w zebraniu 25 tysięcy środków, które pomogłyby nam wykupić dobrej jakości łódki. Ja nie mówię, że górna półka, ale ta wystarczająca, żeby i Zuzanna Jasińska miała się na czym ścigać i żeby Dominik Sypoż, 8 zawodnik świata, junior, wspaniały, utalentowany zawodnik, żeby on też miał łódkę, na której mógłby godnie się ścigać. No to zachęcamy i zapraszamy do zrzutki. Każdy grosz się przyda.